Ja wspominałeś o kawie rozpuszczalnej. Czy kawa rozpuszczalna może być w ogóle dobrej jakości? Jak czytałem, jak poprawnie parzyć kawę w kawiarce, to się zorientowałem wczoraj, że za całe życie robię ją źle tak naprawdę. A jesteś w stanie zdradzić swojego doświadczenia, jakie polskie mleko jest najlepsze? Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Sasin i sobie porozmawiamy o kawie i podkrywamy sekrety kawy speciality. Jak najbardziej. Postaramy się jak najwięcej. Dzięki Kuba za odwiedziny, fajne, spontaniczne spotkanie w Krakowie. Robiłem mały research o kawie i takie pierwsze pytanie pojawiło się dość prozaiczne. Czym jest kawa? I tak naprawdę mnie na chwilę zwiesiło, bo można powiedzieć prosto po prostu. Jakieś nasiono, ziarno, można powiedzieć napój, ale tak naprawdę kawa to jest często w pracy przerwa. Jak spotkasz znajomego, to jest zaproszenie na rozmowę. Nawet sobie przypomniałem coś takiego, że ostatnio znajomy mówił, że lubi ten hotel, bo ma dobrą kawę na śniadaniu. Mhm. Więc tak naprawdę kawa jest w pewnym rodzaju, jest takim, definiuje miejsce tak naprawdę. I czym jest ta kawa tak naprawdę z twojego doświadczenia? Kojarzy się z jakimiś emocjami, nie? Ta forma spędzania czasu, tak? No to na pewno. Kawa to są jakieś chwile, to są jakieś wydarzenia. Ale tak jak mielibyśmy odwrócić to totalnie i wywrócić to, odpowiedzieć na twoje pytanie, to przede wszystkim jest owocem. Owocem, który sobie rośnie w określonej szerokości geograficznej, na określonej wysokości. Jest pięknym produktem, bo potrafi mieć mnóstwo różnych aromatów, smaków, potrafi smakować różnymi cytrusami, owocami, czasami czekoladą. No i też jest właśnie takim dobrym pretekstem do tego, żeby się zatrzymać i tym podelektować. Okej, a czym tak naprawdę jest kawa speciality? Bo to jest takie pytanie, czy każdy na pewno dobrze rozumie i mówimy o tym samym. Jak wyobrazisz sobie plantację kawy, gdzie rosną sobie drzewka kawowe, drzewka czy też krzewy, to na nich rosną owoce wyglądające jak wiśnia. W środku mają dwie pestki. I dokładnie te dwie pestki to jest ziarno kawy, na którym my chcemy się skupić, chcemy je obrobić, czyli w jakiś sposób pozbyć się miąższu, który jest naokoło. Mamy różnego rodzaju metody obróbki, ale jak dojdziemy sobie już do tej pestki, to chcemy ją wypalić. No i w zależności od tego, jak skończymy ten proces, no to mamy różnej jakości produkt, nie? Jak całość przebiegnie. No i kawa z segmentu speciality to jest owoc procesu, który przebiegł najbardziej idealnie. Czyli jak został zmierzony i podzielony na różnego rodzaju etapy, tam tych etapów są trzy, powiedzmy sobie, że na tych etapach może kawa zdobyć maksymalnie 100 punktów, to żeby wejść do segmentu speciality musi zyskać minimum 80. Okay, no i jak to jest taki znak jakości, można powiedzieć. Ilość punktów w teście. Dokładnie. Musisz zdać egzamin, żeby być speciality. Żeby zdać ten egzamin, to jest piękne, bo muszą być takie ceremoniały, które w jakiś sposób zwiększą twoje szanse. No wiadomo, że jak farmer nie będzie dbał o te sadzonki, przyjdzie tylko na zbiory, no to raczej nie będzie miał dobrej jakości kawy. Jak wyślę kogoś, kto nie ma kompetencji, żeby zajmował się tymi sadzonkami, no to też będzie miał kawę produkowaną przez gościa niskiej kompetencji. Ale jeżeli będzie o to dbał od początku do końca, no to na końcu jest nagroda. No i cena za taką kawę też jest inna, ale ta kawa w smaku też swoje oddaje. Okej, a każdy z nas kojarzy taki symbol lat 90., 80., Jacobs. Wielu z nas do tej pory pije taką kawę. I jak byś ocenił w takiej skali? Jeżeli kawa speciality ma liczby to minimum 80 punktów, tak? To taka typowa kawa z supermarketu polskiego, ile myślisz ma takich punktów w twojej ocenie? Nie wiem, to jest dobre pytanie. Ale myślisz, że tak bardziej 10 czy 20, czy jakby, czy na przykład to jest 50, tak myślisz w takiej skali? Jaka jest... 50 raczej nie strzelałbym w 50, ale to jest, wiesz, moja wyimaginowana cyfra będzie. Nie wiem, strzelałbym w okolicach 15, 20, ale to tak po prostu... A to jest taka kawa, bym powiedział, w naszych oczach często premium mimo wszystko. Taka marka wtedy się kojarzyła, tak. Jedna z lepszych, taki ulubiony prezent pani w urzędzie, podejrzewam, tak? Wiesz, ma to swoich odbiorców, nie? Ja z kolei jestem po tej stronie, że jakbyś zapytał się, czy się napijemy dzisiaj kawy rozpuszczalnej, to bym się uśmiechnął i powiedział, że tak. I w żaden sposób nie chciałbym, żebyś się czuł przez to gorzej, że pijemy kawę rozpuszczalną. Jakby taką masz, taką pijemy. No i każdy
po prostu każdy produkt ma swojego odbiorcę. My czasami pracujemy z tymi markami, więc jak z nimi pracujemy, no to jasne, że ciężej jest powiedzieć o tym, czym jest segment speciality, ale dzięki temu możemy skorzystać z okazji i opowiedzieć na przykład ich odbiorcom, jak potraktować taką kawę, jak ją zaparzyć w domowych warunkach, żeby zyskać z niej jak najwięcej. Bo też się da zrobić z tego espresso w dobrych parametrach. Nie? Czyli takie, które będzie miało odpowiednią ilość mililitrów, będzie miało odpowiedni czas parzenia i odpowiednią temperaturę. I pomimo tego, że sam surowiec jest kiepskiej jakości, to espresso będzie poprawne, powiedzmy. Okay, a wspominałeś o kawie rozpuszczalnej. Czy kawa rozpuszczalna może być w ogóle dobrej jakości? Może być. Słuchaj, jest produkcja kaw rozpuszczalnych speciality. Gdzie bierze się, bo czym jest kawa rozpuszczalna? Tak, jak my robiliśmy kawę rozpuszczalną na studiach, to braliśmy sobie taką kawę jak tutaj, zaparzoną, wlewaliśmy ją do suszarki rozpyłowej, to się chyba nazywało, i to wygląda jak taki silos na zboże, tylko że taki tej wielkości, która zmieściłaby nam się w pokoju. Nie? Wlewasz taką kawę od góry, od dołu leci strumień gorącego powietrza, no i wysuszając, odparowywując wodę, uzyskujesz jakby suchą masę, nie? Z tego. Czyli tutaj jest w okolicach 2% z tego, to będzie kawa. Czyli z takich 400 ml uzyskalibyśmy 8 gram kawy. No i miałbyś 8 gram kawy rozpuszczalnej. No i w zależności od tego, jakiego surowca użyjesz, takiej jakości surowiec otrzymasz. To jest proste równanie, nie? Kiepsko z lewej strony, kiepsko z prawej. Jak użyjesz dobrej jakości kawy, no to uzyskasz dobrej jakości kawy. Cyrki zaczynały się w momencie, w którym ludzie zaczynali wymieniać wodę na jakiś inny rozpuszczalnik, żeby z kawy wyciągnąć więcej. No i to było problematyczne, nie? No i używali kiepskiej jakości surowca. Okej, czyli bazą zawsze jest kawa tak naprawdę, tak? Tak. No i pytanie, czy dobra, czy zła? A jeżeli chodzi o jakość. Dobra, jeżeli jesteśmy o przyziarnie kawy, takie podstawowe dwa rodzaje kojarzymy. Robusta i arabika. Mhm. I powiesz czy coś więcej, czym one się charakteryzują? Przede wszystkim miejscami, w których rosną. Jak wrzucicie sobie najprościej mapę, arabika i robusta, to wyskoczy wam, jak wpiszesz w Google arabika i robusta, to wyskoczy ci mapa zazwyczaj, gdzie te ziarna rosną, nie? I skąd to się wywodzi. Robusta rośnie w bardziej przystępnych warunkach. Ona rośnie niżej, jest bardziej odporna na szkodniki, więc łatwiej jest dostępna, łatwiej ją zebrać, a arabika rośnie wyżej. No więc jest ciężej dostępna i ciężej ją też naturalnie zbierać, nie? I uprawiać. Do tego, czym się różni? Przede wszystkim w smaku. Robusty będą bardziej gorzkie, bardziej cierpkie, mniej szlachetne. Z kolei w arabikach znajdziesz mnóstwo różnych aromatów takich przyjemnych. Różnego rodzaju owoce, cytrusy, właśnie czekolady, marcypany. No, tam jest cała gama smaków, których możesz szukać. No i robusty są kawami, których używamy do przelewów. Arabiki są kawami, których używamy do przelewów. A robusty były częściej pomijane i uważane za takie kawy, wiesz, jako tani wypełniacz. Nie? Jak wrzucisz 30% robusty do opakowania, no to produkt zyskuje na marżowości, jest jego lepsza rentowność. No a za tym pojawiły się różnego rodzaju mity w stylu prawdziwe ziarno do espresso to musi być blend, nie? Jaka jest twoja mieszanka? 70 do 30 czy 20 do 80? No spoko, fajnie, tylko to się wzięło moim zdaniem stąd, żeby łatwiej taką kawę było sprzedać, a nie do końca jest to prawda, jeżeli chodzi o smak. Czasami słyszałem też takie mity w stylu, no bo espresso ma wtedy więcej kofeiny. No tylko ja nie chcę, żeby moje espresso miało więcej kofeiny, bo efekt przekofeinowania powoduje, że ja jestem rozdrażniony, nie rozmawiam z tobą tak jak dzisiaj, nie byłbym w stanie się na tobie skupić, moje myśli byłyby rozbiegane, nie potrafiłbym skleić zdania. No to nie jest nic przyjemnego, przekofeinować się. To nie jest to uczucie, które albo dodaje ci skrzydeł, albo powoduje, że masz super krzepę i możesz góry przenosić. No nie, nawet rozprawki nie napiszesz. A dałoby się jakoś krótko scharakteryzować, bo na przykład wchodzę teraz do jakiejś kawiarni i często pytam się, jakie mają ziarna i tam właśnie, nie wiem, jest Afryka, Kenia. Jakby da się jakoś zamknąć w ramę na przykład, że Afryka smakuje tak,
Ameryka troszkę inaczej. Jakby można scharakteryzować względem pochodzenia i wysokości, czy to ziarno będzie jakoś w konkretny sposób smakować, czy to jednak jest zbyt duża generalizacja? Jest to duża generalizacja, bo inaczej, zobacz, mamy dwie Etiopie. Jedną, którą pijemy teraz i drugą, którą będziemy pili za chwilę i one będą smakowały całkowicie różnie. Jest to ten sam kraj, ta sama wysokość geograficzna, powiedzmy. One będą oddalone od siebie o niedużą odległość, a w smaku będą totalnie różne. Różnica może polegać też, wynikać z tego, jak roaster wypalił tą kawę. Jak na farmie ktoś poprowadził proces fermentacji, czyli mokrej metody obróbki kawy i podwyższył kwasowość finalnie. Czy ktoś dłużej suszył ziarno i przez to ono będzie, nie wiem, bardziej słodkie albo bardziej te owoce będą takie pofermentacyjne też na przykład. Tych różnic jest dużo. Ale oczywiście jest klucz, którym my się posługujemy, wybierając kawę dla kogoś. No i tak na przykład, gdybym miał generalizować, no to bez problemu powiem ci, że kawy z Ameryki będą smakowały raczej czekoladowo, raczej to będą takie bezpieczne nuty i gdy przychodzą do mnie goście albo goście, których nie znam i chcę im podać coś takiego na maksa bezpiecznego, albo super przykład, moja babcia. I nie chcę od niej usłyszeć, że o, kawa jest za kwaśna, nie? Ty to się w ogóle nie znasz. No to jasne, że sięgam po kawę z Brazylii, no i wtedy mam orzechy, marcepan, czekoladę, jeszcze jak ona jest obrabiana na sucho, naturalnie, no to ja jestem w domu, nie? Jestem uratowany i to jest taki mój pewniak. Z drugiej strony, jak wpadają do mnie koledzy i chcę im pokazać coś takiego niestandardowego na maksa, no to kawy z Afryki. Mnóstwo cytrusów, właśnie słodyczy różnych rodzajów, kwasowości, no to tutaj można przebierać. No i też możemy się posługiwać tutaj metodami obróbki. I fajnie sobie podzielić na tym kraju, na tym kontynencie metody obróbki, bo jak weźmiemy sobie naturalną, czyli kawa, te owoce, wiśnie kawowca zostały zebrane po zbiorze, no to w naturalnej trzeba je rozsypać na takich matach, na takich stołach czasami, różnie się to odbywa. Rozsypuje się w specjalnym miejscu i poddaje działaniu promieni słonecznych. Wtedy kawa staje się naturalnie słodsza, no i ten miąższ się rozklejkowywuje, tam można go później usunąć, dobrać się do tej pecki, no i to jest naturalna metoda obróbki. No to w taki sposób, jak weźmiemy sobie kawy z Afryki i obrobimy je naturalnie, no to będziesz mógł znaleźć owoce, ale takie bardziej słodkie. Natomiast jak weźmiesz tą samą kawę i masz dostęp do wody, bo powiedzmy jesteś bogatszym krajem i wygrałeś życie na loterii i tam gdzieś za rogiem jest jakiś strumień albo po prostu zbiornik wodny, to możesz je sobie wrzucić do tego zbiornika, czy też wziąć wodę z tego zbiornika i wymieszać wodę. Wróć. Możesz wziąć wodę z tego zbiornika i użyć jej do mokrej metody obróbki, czyli wsypujesz kawę do jakiegoś pojemnika, zalewasz wodą, te owoce, które wypłyną ci na górę, znaczy, że zostały nadgryzione przez jakiegoś robala i tam jest na przykład powietrze w środku, więc są popsute. Więc te, które wypłyną, możesz zgarnąć na wierzch i zrobić pierwszą preselekcję, usunąć kiepskiej jakości ziarna, zostawić, żeby to sobie pofermentowało, znowu ten miąższ się rozklejkowywuje, wyciągasz, usuwasz to, co jeszcze na pestce zostało, no i w ten sposób masz kawę obrabianą na mokro. No i daje ci to kawę z Afryki, która będzie smakowała owocami, ale bardziej cytrusowymi, bardziej kwasowymi. No i to jest druga opcja, czy też trzecia, którą możesz uzyskać. A czwarta, no to wszelkiego rodzaju prawa strona mapy, czyli Azja, Indonezja. Tam z racji tego, że gleby są wulkaniczne, produkuje się też w większej ilości robuste, no to będziesz miał wszelkiego rodzaju gorycze, tytonie, jakieś palone smaki. No i to już takie, powiedziałbym, dla koneserów. Chyba tak, chyba bardziej musi być naprawdę smakoszem takich kierunków, żeby sięgać po te ziarna. Robiąc research do naszej rozmowy, spotkałem się z informacją, że z kawą speciality może być tylko arabika. Czy to jest prawda? Tak. Okay. Tak, jest to prawda. Był swego rodzaju hejt na robusty w branży, że wiesz, no, kawa z robustą to nie, to ja tego nie będę parzyć. A dzisiaj jak wybierzesz się na jakieś święto kawy, na targi, na miejsca, gdzie palarnie się wystawiają, to bardzo często spotkasz dobrej jakości robustę. Ona jest określana mianem fine. No i to jest taki odpowiednik arabiki.
Okej, czyli robi się rynek bardziej tolerancyjny, można powiedzieć, wobec robusty. Okej, a takie pierwsze moje spotkanie z kwaśną kawą, to było lata temu, wydawało mi się, że jest kawa kiepskiej jakości i być może można rozróżnić kwaśność od kwasowości kawy. Jakby aktualnie są to pożądane nuty w pewien sposób. I od czego to zależy, ta kwaśna kawa? Czy jest się czego bać? Czy jest się bać kwaśnej kawy? Masz samo rozróżnienie, nie? Z angielskiego. Sour i acidity. To dwie różne rzeczy. Czyli taka wytrawność bardziej i kwasowość. Coś takiego, tak, okej. Okay. No, może być kawa kwaśna, która po prostu jest niedobra i jest kwaśna. A może być kawa, która ma wysoką kwasowość, ale jesteś w stanie ją zidentyfikować, nie? Połączyć z jakimś aromatem, nutą, to ci coś przypomina i to może być przyjemne. Jak mówimy kwaśna, mi się nie kojarzy to z niczym przyjemnym, ale jak mówimy kwasowa, owocowa, to już jak najbardziej. No i to taki język korzyści. My pracując na eventach, jak rozmawiamy z gośćmi, czy jeszcze w momencie, kiedy showroom działał jako taka codzienna kawiarnia, no to mieliśmy standard, że nie używamy słowa za barem kwaśno. Możemy opowiedzieć gościom o kawie kwasowej, o cytrusowej. No ale też standardem było to, że takie kawy mieliśmy i one smakowały dobrze. Więc jak opowiadaliśmy komuś o tym, że poczuje limonkę, no to on czuł tam limonkę, która była przyjemna w smaku, albo jakąś skórkę grejpfruta czy pomarańczy, a nie takie nuty, które go od kawy odrzucały. Czyli od razu budowali się takie pozytywne skojarzenia. Tak, tak, tak. No i też uprzedzaliśmy zawsze gości, że jak wsypywaliśmy do kawy, do młynka jakąś kawę z Etiopii, która wiadomo było, że będzie takim kwasiurem i ona będzie taką esencją takich cytrusów, no to mówiliśmy gościom, z czym się spotkają, żeby nie było tego zaskoczenia, no bo po co, nie? Jakby możesz tego uniknąć i od razu jak nastawiasz takiego gościa, co będzie pił, skąd się to bierze, edukujesz go w jakiś sposób, on wie, z czym się spotka, to jest łatwiej. A powiedz mi, masz tak doświadczenie, no milion eventów, tak symbolicznie powiem, za sobą. Od razu taki fajny feedback od... Milion z moim nazwiskiem to nie jest bezpieczne połączenie. Okej. To zastanawiam się, jaką kawę teraz piją Polacy? Co lubimy? Jakby co obserwujesz, mając od razu taki feedback, co ludziom smakuje, co nie? Jakie są takie nawyki kawowe aktualnie w 2024 roku? Dużo pojawia się kaw flat white. Mnóstwo. Pijemy cały czas mnóstwo kaw mlecznych, ale coraz częściej nasi klienci sięgają po kawy przelewowe. Dużo dostajemy zapytań, czy obok takiego klasycznego baru z kawami z ekspresu postawilibyśmy dodatkowego baristę, który będzie parzył na przykład dwa rodzaje, tak jak dzisiaj pijemy, dwa rodzaje kawy z przelewu i będzie opowiadał, czym się różni jedna od drugiej i będzie edukował gości na evencie, żeby oni chcieli przychodzić, próbować, żeby mieli możliwość poznania czegoś nowego. No to jest moim zdaniem taki trend, że zwiększa się świadomość i zwiększa się przede wszystkim świadomość kawy, ludzi względem kawy. Okej, czy nie taki typowy ekspres ciśnieniowy, tylko coś chcą innego, tak zwane alternatywne metody parzenia. I tu jestem ciekawy, jak właśnie mówi się alternatywne metody, czyli takie mniej popularne. Jedną z nich jest właśnie w pewien sposób przelew, a takie moje pierwsze życiowe skojarzenie z kawą i pamięć z kawy z domu, jakim ekspres miała mama, to właśnie był ekspres przelewowy tak naprawdę w latach 90., tak? Wiesz co, z jednej strony tak, wypij do końca, bo to jest inna kawa. Z jednej strony możemy powiedzieć alternatywne, bo inne i rzadko spotykane. Z drugiej strony można powiedzieć alternatywne dla ekspresu ciśnieniowego. Okej, okay. Czyli w ten sposób, jakby inna konotacja. Tak? Tak, to jest droga, w której nie będziesz używać ekspresu ciśnieniowego, żeby tą kawę zaparzyć, więc parzysz się alternatywną drogą, alternatywną metodą. I tak, tutaj one są bardzo mocno popularyzowane. Pojawiają się w kawiarniach, pojawiają się w kawiarniach sieciowych. Kawiarnie sieciowe przejmują od kawiarni kraftowych różnego rodzaju receptury. Zobacz, tonic espresso albo orange espresso ostatnio, które na maksa wujuje rynek i bardzo dobrze, bo jest przepyszną kawą.
czy cold brew. No to są trendy ostatnich 3-4 lat i myślę, że będą mocno się popularyzowały. Ja pamiętam, właśnie kumpel mnie zaprosił z 3 lata temu na Orange Espresso i bałem się tego napić na początku, a byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tak samo tonik, tak samo jedna z moich ulubionych kaw. Staram się pić jednak kawę bez dodatków, jednak czarną, ale jeżeli kawę z dodatkami, taki napój kawowy, to bym powiedział, że tonik jest moim ulubionym rodzajem, tak. No jest szczególnie przy takiej temperaturze, jaką mamy dzisiaj na zewnątrz, porze roku, to jest top, to zawsze działa odświeżająco, doskonały też na kaca, to pomaga stanąć na nogi. Natomiast jak mówisz o kawach bez dodatków, to do nas często przychodzą ludzie do baru i mówią, a to pan nie patrzy, bo ja będę teraz słodzić, nie? Albo no takim wstydliwym wzrokiem mówią, że no bo ja to bym chciała kawę, ale z mlekiem, nie? No, jasne, że tak. I mamy taką też zasadę, że jak przychodzisz już zamawiasz taką kawę, to mam sprawić, żebyś czuł się dobrze. Bo wiesz, to jest twoja kawa, twoja filiżanka. Bo ja jestem od tego, owszem, żeby cię poprowadzić przez cały proces, pomóc, zrobić to jak najlepiej. Ale no na końcu jak słodzisz, no to czemu masz nie słodzić? Więc my jesteśmy na maksa liberalni w tych kwestiach. Mam podobne podejście, powtarzam w wielu odcinkach. Ktoś często się u nas też pyta w branży, jak ma smakować coś i powtarzamy coś takiego, że najlepsze jest takie, jak smakuje tobie, bo to jest produkt dla ciebie. Także jeżeli ty lubisz, nie wiem, oliwę gorzką, no to najlepsza jest gorzka oliwa dla ciebie. Nie ma jakby co podążać za jakimiś trendami, które nie są zgodne z nami tak naprawdę. Także taką podobną zasadę wyznajemy. No, to jest moje ulubione pytanie, nie? A jaką najlepszą kawę mi pan zaparzy? No ja nie wiem. Jakby no, dla mnie najlepsza to jakaś Panama Geisha, Etiopia Geisha, ale jak ja to powiem, to osoba po drugiej stronie nawet nie wie, co ja do niej mówię. Bardzo często tak jest i to nie jest w żaden sposób jej wina. No więc znowu mogę zaparzyć jej tą kawę, no ale to będzie na przykład czarny napar. A co jak taka osoba pije całe życie cappuccino? Albo całe życie pije na maksa intensywne espresso i powie, że no ta kawa to jest lurowata. Nie? Pomimo tego, że w takim przelewie masz dużo więcej kofeiny niż w klasycznym espresso, no to nasze oczekiwania się rozjadą, gość jest niewyedukowany i jakby nie zbadałem go za dobrze. Nie? Więc zawsze jak pada takie pytanie, to mówię, a co pan pije na co dzień? No cappuccino. No, to zaparzę cappuccino. No nie, no to ja już znam, nie? Ale cała magia polega na tym, że jak parzymy to cappuccino, to się nagle okazuje, że może się zrobić tak dobrze, że gość mówi, o, ale takiego to jeszcze nie piłem. To jest, jak jesteśmy to przy jest cappuccino, sukces. To jest takie od razu pytanie od mojej żony. Moja żona jest wielką fanką cappuccino i prosiła, żeby zapytać, dlaczego cappuccino zawsze i najlepiej smakuje we Włoszech? To trochę jak aperol, nie? Pogoda, atmosfera, dolce far niente, no... To jest niepodrabialne w Polsce. Nie podrobisz tego, nie odwzorujesz czy tego. Kawa to są emocje, przeżycia i skojarzenia w pewien sposób. Wiesz, czasami jesteś na takich wakacjach i zobacz, kawa no to jeszcze masz ten aspekt, że ten czynnik ludzki. Że przywozisz ją do Polski, do domu, czy po prostu do swojej kuchni i starasz się ją zaparzyć. I się okazuje, że ona nie smakuje tak samo. Na przykład ta kawa dzisiaj smakuje inaczej niż ta, którą parzę w kawiarni. Ja mówię, słuchaj, masz tutaj butelkę wody, patrz, że taka, wiesz, woda, butelka niebieska, bez etykiety, z odkręconym korkiem, ale co to jest? Mówię, no bo my tu mamy system odwróconej osmozy, ta woda ma specjalną mineralizację, odpowiednie pH, spróbuj na tym, bo być może masz inną wodę w domu. No i tak jak ci mówiłem, tutaj kawy jest 2%, no to 98% to jest woda, to
98% naszego sukcesu w tym wszystkim, no to wciąż jest woda, nie? No jak wziąłem tą wodę z tej kawiarni i zaparzyłem kawę tą samą w domu, nagle okazało się, że problem zniknął. No i jak wyeliminujemy ten czynnik ludzki i te wszystkie zmienne i możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, wymieniając kawę na wino. Pijesz świetne wino w knajpie ze znajomymi właśnie gdzieś na jakimś włoskim wybrzeżu. Kupujesz tą samą butelkę, bo ci tak smakuje, że stwierdzasz, że wrócisz do domu, kupisz jeszcze po drodze składniki na carbonara i zrobisz sobie włoski wieczór. No i wracacie, jest piątek, robicie tą magiczną carbonarę, otwieracie butelkę wina. Powiedzmy, że jest lipiec, więc pogoda jest podobna jak pogoda we Włoszech, jest gorąco. Siadacie sobie przy zachodzie słońca na tarasie, jest super, no ale mimo wszystko to wino nie smakuje tak samo, nie? No i to jest właśnie całe otoczenie i magia tego. Okej, okay. Wracając jeszcze do tych alternatywnych metod kawy, ta taka pierwsza, z którą się spotkałem i sobie robiłem w domu, to był Aeropress i pamiętam, jak pierwszy raz piłem tego Aeropressa i nie potrafię jakby zdefiniować, co mi wtedy nie smakowało, bo czułem się, jakby to była taka rozwodniona kawa. Jakbyś scharakteryzował tego Aeropressa, że teraz dla mnie to jest mój ulubiony sposób prawdopodobnie parzenia. Bardzo mi smakuje, a jak po tych 30 latach picia takiej tradycyjnej kawy napiłem się tego Aeropressa, to mi się taka jakaś zawiesina to była. Nie wiem, jak to jakby scharakteryzować tak profesjonalnie, co to było za uczucie. Tak? Profesjonalnie. Profesjonalnie możemy powiedzieć, że była to mętna kawa. A kolokwialnie mówimy, że Aeropress to taka brudna kawa. No i miałeś jak najbardziej prawidłowe odczucia, zresztą przy kawie nie ma złych, że ona jest bardziej rozwodniona, bardziej delikatna. My mówimy, że jest delikatna w smaku. Aeropress to jest ta metoda, którą parzy się krócej niż taką kawę, którą wsypujesz sobie i zalewasz, więc jej intensywność też jest mniejsza, bo kawa zyskuje na intensywności albo przez to, że działasz jakimś ciśnieniem, czyli w ekspresie ciśnieniowym przepychasz pod dużym ciśnieniem wodę przez zmielone ziarno i dostajesz esencjonalny napar, albo właśnie przez ten czas kontakt wody z kawą i jak zostawisz sobie kawę taką parzoną w tradycyjny sposób, sypiesz dwie łyżeczki, zalejesz wodą, no to też jakby ona cały czas będzie zdobywać intensywności, nie? A na Aeropress parzy się do kilku minut, jakby tu masz kontrolę. No do kilku mam na myśli dwie, trzy. No to nie jest tak długo parzona kawa jak kawa w kubku, więc ona będzie delikatniejsza. No i też kawę mieli się grubiej do Aeropressu. Można mielić grubiej i tymi recepturami można się bawić, więc też możesz zaparzyć w Aeropressie kawę, która będzie na maksa intensywna i na maksa delikatna. Więc jakby też pytanie, jaką kawę ty wtedy piłeś i z jakiego punktu odniesienia wychodziłeś. Okej, w sumie rzeczywiście, bo taki mam wrażenie, że ten Aeropress jest taki matowy, czyli ta mętność to może być w pewien sposób. Tak, ale dzisiaj ci już smakuje. Znaczy tak, dla mnie to jest jak najbardziej, miałem za pierwszym razem taki szok, jakbym czuł trochę, jakbym pił wodę z kawą wstrząśniętą, niemieszaną w pewien sposób. Tak, po prostu trochę czułem wody, trochę kawy i dla mnie to było zupełnie inne takie doznanie, albo być może to był pierwszy raz taki kontakt z takim szerokim bukietem kawy. Byłem przyzwyczajony do takiej prostej, klasycznej. Dla mnie zawsze było coś takiego kiedyś, że kawa smakuje jak kawa i to jest taki jeden smak, a okazuje się, że ten bukiet może być bardzo szeroki tak naprawdę. Ja się czasami tak łapię na tym, wiesz, że na początku miałem, bardzo często łapałem takie fazy, że myślałem sobie, kurde, jak to jest, nie? Kawa smakuje truskawkami, a czy truskawki mogą smakować kawą? Nie? I potem jadłem coś, szukałem innych smaków i aromatów, więc to też można popaść w skrajności. A masz jakiś swój ulubiony taki aktualnie sposób parzenia kawy? Chemex zdecydowanie. To jest takie szklane urządzenie wyglądające jak klepsydra trochę. Do niego wkłada się filtr, który jest dość mało przepuszczalny, można powiedzieć gruby. Więc żeby kawa przeleciała na dół, no to czy też woda czy przeleciała przez kawę i zaparzony napar zebrał się na dole, no to musisz ją dość grubo zmielić. I przez to, że filtr jest powiedzmy dość szczelny,
to napar wychodzi wręcz przeciwny niż do aeropresu. Tak jak mówiłeś o aeropresie, że on był mętny, to tutaj jest na maksa klarowny. Nie? On jest taki oczyszczony, przez co bardzo fajnie i łatwo można identyfikować różnego rodzaju nuty, konkretne aromaty. I dla mnie no jest łatwiej wyczuwać rzeczy w kawach. Czyli jest taki bardziej esencjonalny jakby. Tak? Taki... Delikatniejszy okay. Wręcz. Nie? No, nie bardziej esencjonalny, ja bym powiedział, że bardziej delikatny. Ja robiąc research właśnie o tych alternatywnych parzeniach metody, pierwsza to była właśnie przelew, czyli ta taka, którą znałem od zawsze z domu, a drugą metodą była kawiarka, którą też zawsze miała moja mama. Jak czytałem, jak poprawnie parzyć kawę w kawiarce, to się zorientowałem wczoraj, że za całe życie robię ją źle tak czytałeś? Naprawdę, że do kawiarki wlewa się wrzątek. Ja całe życie wlewałem zimną wodę i pytanie, czy to jest duży błąd. No, będziesz się smażył w kawowym piekle. Nie jest to duży błąd. Ma to wpływ na proces parzenia. Ale czy to jest błąd? Jak ci smakowało, no to znowu, nie. Nigdy inaczej nie robiłem też, tak? Więc jestem teraz ciekawy, muszę zaparzyć sobie znowu. Jest to upierdliwe. Ja nie cierpię tego robić, bo wlewasz gorącą wodę i to jest strasznie niepraktyczne, bo jakby zgadzam się, że ma to sens względem całego procesu. Jest to sensowne, jest to logiczne, żeby tak było. Kawa, jak wlejesz gorącą wodę, będzie parzyć się krócej, w niższej temperaturze, przez co będzie mniej goryczkowa, bardziej pełna w smaku. Chociaż pełna w smaku, nie lubię tego określenia, bo ono jest takie okrągłe, ono nic nie mówi, nie? Pełna w smaku, jakby zbyt mało konkretne, ale finalnie powinna być to kawa, która będzie smaczniejsza i nie będzie aż tak bardzo przepalona. Nie? Chociaż spalenizna czy takie nuty właśnie goryczkowe w kawiarce, dla mnie one często się zdarzają, więc ja raczej kawiarki unikam, bo tam to często wyczuwam. Ale jest to strasznie upierdliwe. Jak już wlejesz tą gorącą wodę, spróbuj to dziadostwo zakręcić. Czy jakąś szmatkę chyba trzeba. Tak. To i można to opatentować. Położyć sobie ścierkę właśnie, czy jakąś szmatkę, czy rękawicę na ręku. Na to postawić tą część, gdzie wylewasz wodę, wlać wodę, wrzucić kawę, czy też najpierw włożyć to sitko, do którego wsypujesz kawę. Tego oczywiście nie możesz w żaden sposób ubijać. To był mój kolejny błąd, bo obserwując w kawiarniach właśnie baristów, że oni taką pieczątkę jakby, którą wyrównują to ja chciałem robić podobnie i też jakąś łyżeczką tam dobiłem tą kawę. Czytałem, że jednak ona ma być taka bardziej sypka w środku. Tak. Ma być sypka i co więcej, ma jej być określona ilość. Czyli jak wlewasz do kawiarki określoną ilość wody, to powinieneś też wsypać proporcjonalną ilość kawy. Zazwyczaj używa się tam 6 gram kawy na 100 ml wody. Czyli jak masz dużą kawiarkę i ona ma 400 ml wody, możesz do niej wlać, tam do tego zaworu bezpieczeństwa powiedzmy, to powinieneś wsypać 24 gramy kawy. No i wtedy zakręcić, dopiero postawić na źródle ciepła. I jak kawa zacznie się przelewać, a zaparzasz kawiarkę z odkrytą tą przykrywką. To właśnie to było dla mnie najśmieszniejsze jest to, że robiłem wszystko źle, bo zawsze była zamknięta. Jeszcze nie wyłączałem jej od razu, jak zacznie się przelewać, tylko jak zacznie taki syk, na sam koniec. Dopiero. Mi się wydawało, że wtedy kawa jest zrobiona. Także można powiedzieć, że robiłem wszystko odwrotnie. No, ona jest wtedy zrobiona na milion stopni, parzy język i to jest taka kawa, do której ja na przykład dodawałbym cukier i lał zimne mleko, żeby była dla mnie przyjemna do wypicia. Nie? I taką kawę, jasne, z przyjemnością bym wtedy wypił, nie? Ale jak zaparzysz kawiarkę właśnie według tej instrukcji z gorącą wodą, odkrytym wieczkiem i jak tylko zacznie się przelewać, no to zdejmujesz kawiarkę ze źródła ciepła i ona sobie już tam stygnie i się zaparza w niższej temperaturze, no to ta jest przyjemniejsza i tą prędzej wypiję bez cukru i mleka niż taką przegrzaną. Okej, to wreszcie wiem, jak parzyć kawę w kawiarce. Muszę spróbować. Słuchaj, spróbuj i musisz mi koniecznie dać znać, czy wyczułeś różnicę, nie? Bo no, chętnie się dowiem. Okej, jak mówimy o kawach z mlekiem, to cappuccino najpopularniejsze, tak? Mhm. Flat white, mówiłeś, też jest popularne teraz w Polsce. Jest chyba coś takiego jak macchiato, tak? Tak, jest. Dobrze wymawiam, tak? Tak. Czy... Chociaż ja bym się już nie śmiał, powiedziałbym ci wprost, jakbyś powiedział źle, bo słyszałem milion macchiato, mocajato, słyszałem espresso mojito, przeróżne wariacje. A na espresso
jesteś jeszcze wrażliwy, czy... Nie, okay. Nie. Nie śmieszy. Czasami ludzie przychodzą i mówią ekspresu i... ale jak słyszysz ten sam żart setny raz... Ale to jest żart, czy... Bo pewnie różne przypadki też są, tak? Czy... Różnie. Okay. Różnie. Niektórzy przychodzą i mówią espresso. I jak wyłapujesz, że może to nie jest żart, to czasami pytam, czy jak ktoś mówi espresso, to ja pytam, czy espresso. I jak powtarza espresso, ale mówi to właśnie z takim przekąsem. I widzę, że jest szansa na to, żeby sobie porozmawiać, ale nie obrazić, tylko porozmawiać i wyedukować. To jasne, że tak. Ale jak widzę, że takiej szansy nie ma, no to wiesz, to jest sytuacja, w której możesz niewiele wygrać, a dużo przegrać. Nie? Więc po co? A flat white co to znaczy? Bo jakby nie znam tej kawy. Flat white to jest podwójne espresso z delikatnie spienionym mlekiem. Czyli nie będziesz miał tam dużo piany. I jest to kawa, która jest do, tam, mówi się, 150-200 ml objętości. Czyli jest dość mocno intensywna, nie? Dość wysoko intensywna. Takie mniejsze cappuccino trochę, tak? Czy... Mniejsze i bardziej intensywne. No i cappuccino z kolei, ja w ogóle z przyjemnością zaparzę cappuccino twojej żonie. Okay. Jak będzie ku temu okazja, to ja z przyjemnością jest zapraszam. Fanką i w ogóle nie wiem, co się stało, ale ostatnio się przekonała po latach do... cappuccino na mleku owsianym w ogóle, którego kiedyś nie chciała wypić, także też jej się smaki zmieniają. Zmieniają się smaki. Kubki smakowe dojrzewają, tam się dużo rzeczy się zmienia. A cappuccino to jest, no dla mnie to jest królowa kaw, nie? Szczególnie mlecznych. Takich, że bardzo ciężko jest przyrządzić dobre cappuccino, poprawne, a smaczne, takie, nad którym staniesz i się zachwycisz, to już w ogóle. Bo w cappuccino masz bardzo dużo piany, powinno być bardzo dużo piany, pojedyncze espresso i jak robisz cappuccino, to bierzesz sobie to pojedyncze espresso w takiej filiżance, bierzesz dzbanek, w którym masz spienione idealnie mleko, zalewasz, na końcu fajnie jak zrobisz jakieś serduszko albo tulipana i podajesz i od tego czasu podania liczy się w zasadzie każda sekunda do wypicia, żeby ta piana się nie rozwarstwiła. I jak pijesz takie nierozwarstwione cappuccino w przeciągu minuty, dwóch od podania, to ono powinno być lekkie, takie jak chmurka dosłownie, a z drugiej strony powinno być bardzo słodkie, bo jak masz mleko spienione w odpowiedniej temperaturze, to mówimy o mleku krowim, to ono staje się naturalnie słodsze. W przypadku mleka roślinnego, w przypadku napojów roślinnych, jak to mleko będzie też w odpowiedniej temperaturze spienione, no to nie może być przede wszystkim przegrzane, nie będzie ci zamykało kubków smakowych. Czyli jak nie masz poparzonych kubków smakowych, no to będziesz odczuwał więcej smaków i więcej aromatów. Okej, okay. A jak to mleko spieniać tak naprawdę? Pytanie, zacznijmy od mleka. Mleko pewnie... Jak w domu czy kawiarni? W domu, tak. W domu, no to zakładamy, że nie mamy ekspresu do kawy, czyli nie ma spieniacza. Załóżmy, że mamy taki spieniacz z Ikei za 2 zł, tak? A on działa. Okay. Działa, no. I nawet mogę się wykazać tutaj wiedzą w tym temacie, bo ten spieniacz kosztuje 5 zł, a baterie do niego kosztują 2, czyli masz za 7 zł okay. Super spieniacz. I on działa. Robiliśmy kiedyś takie warsztaty, gdzie właśnie uczyliśmy ludzi, jak zaparzyć kawę dobrej jakości w domowych warunkach. I kupiliśmy takich spieniaczy kilka tysięcy w Ikei wtedy. I jako ciekawostka, nie mogłem ich, inaczej, mogłem je zamówić do paczkomatu i to zrobiłem w pewnym momencie. Potem zamawialiśmy je kurierem, żeby ktoś za nas to liczył. Nawet mieliśmy policzony procent, ile procent tych spieniaczy się nie nadaje do użytku. Okay. Jakby to, taki no, odrzut. Tak, okay. Tak. No i one gdzieś tam walały się na magazynie takie popsute, zanim żeśmy je oddali na reklamację. Natomiast... Czyli wiedzieliście, ile musicie zamówić więcej. Tak. I ostatnie zamówienia tak się odbywały. Natomiast za pierwszym razem poszliśmy do Ikei i chcieliśmy ich kupić tam, nie wiem, z 1000 czy półtora. I się okazało, że nie mogą ci tego zdjąć na palecie i policzyć, tylko był taki kosz i trzeba było sobie je wyciągnąć, poukładać najlepiej rzędami, w ilość słupków, takich wiesz, poziomów i samemu trzeba było je liczyć. Bo nie było możliwości, żeby ci ktoś zdjął paletę i to zrobił. No i...
czyli jest proporcjonalne do ilości tłuszczu. Jak się odtłuszcza mleko, to bardzo często zabiera się też białko z mleka, a to białko decyduje o tym, jakiej jakości pianę utrzymamy. I też mogę ci wrzucić jako ciekawostkę. Kiedyś z kolegą stoimy za barem, prowadzimy serwis i mieliśmy dużo kaw w ciągu dnia do wydania. No i czasami jest taki dzień, kiedy jesteś w formie. Rysujesz coś na kawie i mówisz, o, piękny wzór. Rysujesz następny, on też jest piękny i mówisz, mam swój dzień. No więc ja miałem swój dzień, rysowałem te wzory i w pewnym momencie patrzę i mówię, kurde, popsułem się, coś kwadratowego. No i rysuję dalej, znowu kwadratowy ten wzór. Przepraszam. Po czym nagle się okazuje, że w którymś momencie te wzory znowu zaczynają wychodzić piękne. Nie wiem, kurczę, Michał, coś się dzieje. A Michał mówi, nie. Ja używałem najpierw takiego mleka, a potem wziąłem takie z innego kartonu. I potem znowu wróciłem do tego pierwszego. I ja widziałem, że te wzory wychodzą, wiesz... Sinusoida jakoś, tak, pomimo tego, że zawartość tłuszczu była ta sama. Różniła się zawartość białka. Po prostu mieliśmy mleko od dwóch różnych producentów. I... Okej, czyli to nie była kwestia partii, tylko jakby dwie marki mleka po prostu. Dokładnie. Okej, a jesteś w stanie zdradzić swojego doświadczenia, jakie polskie mleko jest najlepsze? My używamy Zambrowskiego. Okej, czyli... Ale czy ono jest najlepsze? Ale, nie wiem. A to jest w całej Polsce, myślisz, dostępne, tak? Czy... Tak, okay. Tak. Zdecydowanie makro, wszelkiego rodzaju, jakiś ser groszy. Szczerze mówiąc, nie słyszałem o takim mleku nigdy. Tak? Okay. My używamy, bo nie jest to mleko z jakiegoś taniego dyskontu. Jest łatwo dostępne. No i ktoś się pewnie może oburzyć, że jest UHT i w ogóle najgorsze, że jakby są różnego rodzaju mity. No ale z drugiej strony jest to mleko, którego ja bezpiecznie mogę używać na eventach. Jadąc gdzieś przez pół Polski, nie muszę się zastanawiać, czy ja to mleko dostanę w Krakowie, czy w Gdańsku, czy jak się spotykam na przykład w Krakowie ze swoimi gośćmi, to czy będę mógł im zaserwować właśnie taką samą kawę, jaką piliśmy gdzieś na drugim końcu świata. No i mam to bezpieczeństwo, że właśnie dojeżdżam i wiem, że mam produkt, który jest zdatny do wypicia, bezpieczny i mogę go używać. Nie? Więc... Jest powtarzalny, okej. Tak, jest powtarzalny. Czyli, a krok drugi w takim razie, mleko się w ogóle podgrzewa do pienienia, tak? Czy... Tak, podgrzewa się do pienienia, ale można też zmienić na zimno. I to też jest... Przepraszam. To też jest magia, że możesz spieniać mleko i na ciepło, i na zimno. No i teraz... Jak robisz sobie cappuccino na ciepło, no to fajnie, jak ono ma pomiędzy 60 a maksymalnie 70 stopni. Tam wtedy w jakiejś części rozkłada się laktoza. Nie mylmy z tego z całkowitym rozkładem laktozy, czyli tego cukru mlecznego. On się rozkłada do cukrów prostych i jest trawiony normalnie już w jamie ustnej przez amylazy ślinowe, przez ślinianki. No i to jest taki trochę jakbyś... Wyobraź sobie, że cofasz się do dzieciństwa i jesz sobie taką kajzerkę, taką pszeniczną, taką chamską białą kajzerkę. Nie? I im dłużej ją żujesz, tym ona słodsza się robi. No i dokładnie tak samo ten sam proces zachodził, że tam rozkładał się dwucukier do cukrów prostych i dlatego było to uczucie słodyczy. No i tak samo jest w cappuccino czy w kawach mlecznych, że jeżeli masz mleko w dobrej temperaturze, to ono jest naturalnie słodsze. No i możesz albo podgrzać to mleko przed spienieniem, i wziąć sobie mleko w naczyniu, włożyć ten spieniacz pod powierzchnię delikatnie, pod kątem 45 stopni, włączyć napowietrzanie, czyli jakby włączasz go po prostu, żeby ono zaczęło się kręcić. Ono się kręci, słyszysz taki charakterystyczny dźwięk, gdzie powietrze wchodzi delikatnie pod powierzchnię i widzisz, że robi się piana. No i wtedy wyciągasz ten spieniacz do góry i piany pojawia się coraz więcej, nie? Po prostu napowietrzasz wtedy to mleko. No i to jest pierwszy etap. I tak samo dzieje się to identycznie w ekspresie ciśnieniowym, tylko zamiast tego bzyczka, który się tam kręci, masz steamer, który daje pianę i steamer, który daje parę i ta para napowietrza mleko i podgrzewa jednocześnie. I to jest pierwszy etap, napowietrzanie. Drugim etapem jest wirowanie. Kiedy przestajesz opuszczać dzbanek, czy też wyciągać ten bzyczek, czy spieniacz. No i zaczyna mleko wirować w środku. No i wtedy mówi się o tym, że mleko polerujesz, wygładzasz, pozbywasz się bąbli. No i po prostu dostajesz jednolitej konsystencji mleko wymieszane razem z pianą. Jak to zrobić jeszcze w przypadku mlek roślinnych?
Jest jakieś takie, nie wiem, najlepsze mleko, które w twojej ocenie się sprawdza jako alternatywa roślinna? Bo są te wersje teraz często takie barista, nie wiem, owsiane barista, migdałowe barista. Pomidor. Okej, dobra. Czyli no, krowie będzie najlepsze. Do Latte Art zdecydowanie. Były Mistrzostwa Polski Latte Art, które odbywały się na mleku roślinnym. Ja nie startowałem, więc głupio mi się wypowiedzieć, ale lepiej rysuje mi się na krowim. No jednak kazeina to kazeina i ona się tam jest dla mnie najbardziej plastyczna z tego wszystkiego. Na owsie narysujesz jakiś wzór, na migdale jest raczej ciężko. No ale to znowu mówimy o rysowaniu wzorów latte art, a nie o smaku, nie? Możemy powiedzieć o tym, że na przykład na mleku migdałowym, czy na takim napoju migdałowym, ciężko będzie nam wytworzyć pianę, ciężko będzie je napowietrzyć, no więc cappuccino, raczej jesteśmy zdyskwalifikowani, to jest taki strzał w kolano, jak zamówisz cappuccino na migdale, no to no będą się zgadzać tylko proporcje kawy do mleka co najwyżej. Można zrobić cappuccino na mleku kokosowym, ale też w zależności jakiego producenta ten napój kokosowy jest. Są takie napoje, które chyba mają 100% kokosa w kokosie, a nie na przykład kokos i jakąś soję, czy kokos i jakiś migdał. Okej, czy było najlepsze. A w ogóle też mnie zaintrygował ten temat rysowania na kawie. Nie wiedziałem, czy są takie w ogóle mistrzostwa. W ogóle powiesz coś więcej na temat, jakie są na przykład konkursy kawowe, jakieś w zaparzaniu kawy, w rysowaniu na kawie, o którym sobie nie zdałem sprawy, jakie są w ogóle konkurencje. Mnóstwo. Słuchaj, ludzie trenują miesiącami do tego, żeby narysować ci coś ładnego na filiżance kawy i potem jadą i rysują i wygrywają albo przegrywają. Mnóstwo jest konkursów. Masz na przykład Mistrzostwa Polski Aeropress, które są takie Mistrzostwa Polski, mówi się w branży, to są eliminacje do Mistrzostw Świata. No i tak trochę jest, nie? Że jak wygrywasz Mistrzostwo Polski, to jedziesz na Mistrzostwa Świata. Więc masz pierwszą konkurencję Mistrzostwa Polski Aeropress, w których ludzie konkurują ze sobą, kto zaparzy lepszą kawę za pomocą Aeropressu. I jako ciekawostka, startują w mojej wiedzy wszyscy na jednej kawie. Właśnie to miało być moje kolejne pytanie, czy wybierasz sobie, na czym tą kawę robisz, czy jakby wszyscy mają dostępny ten sam surowiec? W tych zawodach wszyscy dostają ten sam w Aeropressie. I magią jest to, że jak startuje 100 osób, to efektem finalnym jest 100 różnych filiżanek z tego samego surowca. No i to jest piękna sprawa, ja za to kocham kawę. Natomiast masz zawody, w których na przykład Mistrzostwa Polski Barista, w których sam zapewniasz sobie surowiec i sam wybierasz kawę, którą chcesz zaprezentować sędziom. Musisz do tego przygotować prezentację, opowiedzieć o tej kawie, zaparzyć cztery espresso trzeba zaparzyć, przygotować cztery cappuccino albo napoje mleczne i cztery koktajle. Ilość jest nieważna, nie? Ale generalnie przygotowujesz espresso, napój mleczny, nie wiem, czy cappuccino jest obowiązkowe, czy nie, i do tego koktajl na bazie kawy. No i to jest najbardziej szlachetny konkurs, taki najbardziej uznawany. Jako ciekawostka, mamy mistrzynię świata, Polkę, która zdobyła ten tytuł na świecie. Była pierwszą kobietą, która wygrała takie mistrzostwa, no i pierwszą Polką, więc to było bardzo znaczące. Można kupić jej kawę w internecie. Mistrzyni nazywa się Agnieszka Rojewska, prowadzi taką palarnię Sheep and Raven. Świetne kawy. Jedne z lepszych, jakie piłem. Naprawdę godne tej rangi. Takie... dużo dobrego, mogę to powiedzieć. Okej, a z kawą też się bardzo łączy temat mielenia kawy. Każdy z nas miał taki prawdopodobnie młynek, który się przyciskało i mieliło. I tak naprawdę dowiedziałem się wczoraj, że ten młynek nie mieli, tylko tnie kawę. Mhm. Więc pytanie w ogóle, jak mielić kawę i czy mielić ją rzeczywiście przed spożyciem najlepiej? Znaczy... Mielić przed spożyciem. Ja tutaj jeszcze o konkursach mógłbym ci dużo powiedzieć, jak chcesz. Jasne. Bo jest, to tak w skrócie powiem. Jest konkurs, w którym parzy się tak zwany brewers, w którym parzy się kawy właśnie przelewowo i też musisz wybrać sobie surowiec, zaparzyć i opowiedzieć, dlaczego on jest najlepszy. No i sędziowie muszą to wyczuć. Jest konkurs Coffee and Good Spirits. To jest połączenie kawy z dobrym alkoholem. I jest konkurs jeszcze Cup Tasters,
w którym masz ustawione różne filiżanki zaparzonej kawy, próbujesz zestawu, powiedzmy, że masz trzy filiżanki i jedna jest inna, a dwie to są te same. I takich zestawów masz kilka i musisz z każdego zestawu wybrać tą, która się różni. I w im krótszym czasie to zrobisz i im bardziej celnie, tym większa szansa, że wygrasz. Nie? W zasadzie czyli w drugą stronę, czyli nie przyrządzasz kawy, tylko pokazujesz, jak, tak, jak czujesz tą kawę. Okay. No. To jest ciekawe, tak? Także zawodów jest mnóstwo, plus jeszcze jakieś okręgowe ligi, konkursy dla baristów. To, ale tam zazwyczaj myślisz, że startują profesjonaliści, czyli bariści, czy też są, nie wiem, amatorzy? Ktoś tam sobie interesuje się kawą, w ogóle nie jest związany z tym zawodowo, a na przykład odnosi sukcesy i jest... To jest ciężkie, bo nie chcę nikogo obrazić, ale widziałem parę startów, gdzie się zastanawiałem, nie? Czy ktoś się nie pomylił. Nie? Okay. Że wiesz, widzę tutaj kogoś, kto wychodzi na scenę, ma wręcz sylwetkę zwycięzcy, kogoś, kto może cię już reprezentować na światowej rangi zawodach, no bo to też jest moim zdaniem taka ocena, że patrzysz na kogoś i sobie zastanawiasz się, powinieneś sobie zadać to pytanie, czy jak ta osoba wygra, to czy chciałbyś, żeby reprezentowała twój kraj na Mistrzostwach Świata? No i nagle widzisz w zestawieniu z taką osobą, którą chciałbyś, żeby wygrała, bo ją dopingujesz, ona jest dla ciebie godna tego tytułu, wygląda jakoś, ma skilla, prezentuje się. Z taką osobą, gdzie patrzysz i mówisz, kurde, czy to na pewno jest w ogóle ktokolwiek z branży, czy to jakiś home barista? No nie obrażając home baristów, nie? Więc czasami widziałem takie występy, ale nie wiem, czy to były profesjonalne osoby, czy właśnie tacy domowi bariści. Natomiast wiem jedno, na pewno zdarzają się starty, w których ludzie nie czytają regulaminów przed wystartowaniem w konkursach. I to też jest taka autodyskwalifikacja. No bo... Wiesz, no startujesz i nie znasz zasad, no to jak masz wygrać? Jakby jak masz wygrywać, to lepiej znać zasady, przez które jesteś oceniany. Ostatnio nasz Antoni startował w mistrzostwach dla barmanów z kolei. No i z racji tego, że przygotowywaliśmy go ze dwa razy do właśnie startu w Coffee and Good Spirits, to tak go żeśmy tyrali regulaminem, że jak jechał na zawody alkoholowe, to przeczytał wszystko. No i był chyba jedynym gościem, który znał regulamin, nie? Tam sędziowie pochodzili i mówili, ty, ale skąd ty to bierz? On mówi, no jak to skąd? No przecież regulamin czytałem, nie? No więc jakby trochę inny świat. I to było zabawne zderzenie z rzeczywistością. No ale takich konkursów jest sporo. A w ogóle można to obserwować w pewien sposób? Jest tam też widownia, jak to wygląda? Czy... Jest widownia, to jest w ogóle bardzo zaawansowane, bo masz streamingi w internecie, nie? Więc jakbyś chciał, to podrzucę ci, podrzucę ci link, gdzie można obserwować. Jest takie stowarzyszenie Speciality Coffee Association. Jest też oddział tego stowarzyszenia w Polsce. Oni mają swoją stronę na Facebooku, to się nazywa SCA, S-C-A, Poland. I oni robią streamingi. Jakby naprawdę bardzo prężnie działają. Można podglądać takie zawody. One są zawsze mają fajną oprawę, jakiś komentarz do tego. Jest to zadbane. Okej, okay, a jest coś podobnego również w prażeniu kawy? Bo mnie tak to bardziej interesuje właśnie, bo też... pieczymy orzeszki, więc pytanie, czy właśnie też można w jakiś sposób obserwować wyczyny wypiekaczy. Są mistrzostwa, są mistrzostwa w wypalaniu kawy i normalnie roasterzy startują, mają kilka różnych konkurencji, w których na przykład muszą najpierw przygotować surowiec do wypalenia, czyli wybrać, oddzielić defekty, czyli kawy, ziarna kawy uszkodzone od dobrej jakości ziaren. I potem muszą dobrać sposób palenia. Jakby tutaj mniej ci odpowiem, bo to jest zupełnie inna dziedzina niż parzenie kawy. Natomiast są zawody dla roasterów. Okej, to może wróćmy do tego mielenia kawy. Mhm. Też temat ciekawy, bo nie wiedziałem właśnie, że można kawę... mielić i ciąć. Tak, tak. I właśnie rzeczywiście zdałem sobie sprawę z tego, że kawa cięta to jest prawdopodobnie nierównomiernie. Mhm. Nie da się pociąć równo i wtedy ta gradacja jest, bym powiedział, szeroka, tak? Tak. Jest niepowtarzalnie, nie? Bo możesz mielić kawę, powiedzmy, przez minutę i nie będziesz miał takich samych cząstek za każdym razem, nie? Jak weźmiesz sobie i potem ją podzielisz na różnego rodzaju sitka właśnie różnych gradacji, to się okaże, że różne partie są w środku. Niektóre są bardziej pocięte, niektóre mniej. No i teraz jak chciałbym ci zaparzyć kawę, to tą na przykład mieliśmy tak samo jak tą, którą piliśmy poprzednio i wiemy, że jedynym parametrem, który się zmieniła,
No to jest ten mój czynnik, czyli zalewanie, ale starałem się zalewać w odpowiednim czasie, robiłem je w tej samej recepturze. No i drugi czynnik, który się zmienił, to jest ziarno. No i różnice, które masz w filiżance, wynikają tylko i wyłącznie z tych dwóch aspektów. A z drugiej strony, gdybyśmy wzięli taki młynek, który, bo to mieliśmy w młynku żarnowym, takim bardzo powtarzalnym, gdzie odległość jednego żarna od drugiego jest stała. A gdybyśmy robili to w tak zwanym młynku ostrzowym, który tnie i zrobili na zasadzie, dobra, to umawiamy się, że mielimy 15 sekund jedną kawę i 15 sekund drugą, zaparzyli je tak samo w dwóch naczyniach obok siebie, to widziałbyś normalnie na żywo różnicę, jak one się parzą. No i też inaczej smakuje kawa, która jest pocięta przez ostrze, a inaczej smakuje kawa, która jest zmiażdżona przez żarna. Czasami słyszę, że ktoś będzie mielił kawę w Thermomixie. No, okej, okay, ale to nie jest najlepszy pomysł. Dobra, to i w takim razie, jeżeli ma być to młynek żarnowy, to myślisz, od jakiego budżetu zaczyna się coś rozsądnego dla początkującego? Jak chcesz parzyć kawę w domu, no to... Wystarczy chyba młynek ręczny, tak mi się wydaje. Tak, zdecydowanie. I on będzie też tańszy pewnie, tak? Możesz kupić coś za 150-250 zł, a możesz też pójść w górę i kupić coś i za 500 i za 1500. To też ja zawsze pytam się, jak bardzo lubisz kawę, ale nie na zasadzie, no bo ja jestem kawoszem. Nie, nie. Ile czasu jesteś w stanie poświęcić, tak naprawdę realnie przyznaj się przed samym sobą, na zrobienie takiej kawy i czy to kręcenie korbą trzeciego dnia nie sprawi, że rzucisz ten młynek w kąt i powiesz, no nie, to nie dla mnie. I ja się wcale nie dziwię, no bo wiesz, no, można kupić kawę w kawiarni idąc do pracy po drodze i wcale nie trzeba dochodzić do jakiejś frustracji, jak nie masz czasu rano, żeby tą kawę zmielić. Dlatego to nie jest sport dla wszystkich, parzenie kawy w domu, takiej właśnie speciality. Albo inaczej, różni sportowcy powinni sobie dobierać do tego różne narzędzia, bo możesz kupić też młynek elektryczny, są takie młynki domowe, żarnowe, no i to jest wydatek 500 zł, 600, więc z jednej strony nie tanio, z drugiej strony no też... Ale też, jeżeli ktoś lubi kawę, to mi się wydaje, że jest w stanie sobie taki wydatek no jakoś przeboleć, tak? Taniej moim zdaniem skompletujesz dobry zestaw do parzenia kaw alternatywnie, niż kupisz dobrej jakości ekspres. Okej, bo ten jakby młynek, który widziałem, że przygotowałeś kawę, to czytałem, że to jest taki top. Commander to się nazywa, dobrze? Komendante. Komendante, okej. Okay. I jaka jest więcej kwota w takim razie? Taki top młynek polecany wszędzie, gdzie był jako taki... Od 800 do 1500. Okej, czyli jeszcze, jeżeli to jest taki święty graal kawoszy, to mi się wydaje, że też jako jakiś prezent tak, można no to sobie czasem... Jest to w granicach tolerancji. Okej. Okay. Dla mnie świetna opcja, no bo masz młynek, który jest bardzo powtarzalny, a masz łatwą regulację grubości mielenia, no bo o co w ogóle chodzi z tą grubością mielenia, nie? Ja chcę, żeby moja kawa zaparzyła się od 1,5 do 2,5 minuty, ale im bardziej zaawansowany jestem, tym konkretniej chcę. Czyli jakby dobieram sobie recepturę bardziej precyzyjnie. No i na przykład chciałbym, żeby ta kawa zaparzyła się konkretnie w 2 minuty. Jeżeli ona będzie się parzyć w minut 5, to znaczy, że coś źle zrobiłem. No i co ja mogę zrobić źle? Źle zmielić kawę, czyli zmielić ją zbyt drobno, woda przelewała się zbyt długo, no i kawa finalnie miałaby zbyt dużo goryczy. No albo w drugą stronę, mogłem wlać wodę na te zmielone ziarna i po minucie już widzieć, że wszystko jest na dole zaparzone, no ale w smaku byłoby lurowato i raczej kwasowo, tak nieprzyjemnie, bardziej kwaśnie właśnie wtedy. No i wtedy wiem, że kawę zmieliłem zbyt grubo, bo wszystko zadziało się zbyt szybko. No więc grubością mielenia reguluję sobie czas parzenia. I dzięki temu do różnych metod, dobierając różne grubości mielenia do różnych receptur, no mogę się tym po prostu bawić. No i to jest nieosiągalne w młynku ostrzowym. Okej, czyli jedyny problem z takim młynkiem jest prawdopodobnie, jak musisz zrobić kawę dla całej rodziny, przyjdzie 10 osób, to wtedy troszeczkę to trwa, tak? Ale jeżeli to jest kawa taka dla mnie, dla ciebie teraz, to trwało to naprawdę chwilkę i można sobie też
śmiało pozwolić na to, żeby pokręcić tą korbą. Ja w domu mam wszystko elektryczne. Ekspres automatyczny, nie wstydzę się tego. Mam po prostu ekspres, którym naciskam guzik i to się robi. Bo właśnie to ma być przyjemność, a nie ja mam być uwiązany do czegoś i teraz starać się zrobić najlepsze espresso na świecie. To espresso będzie poprawne, ja mam ten ekspres skalibrowany, tam są poustawiane wszystkie parametry, super na cacy. No ale znowu, to przede wszystkim ma być przyjemne spotkanie i przyjemnie spędzony czas, a nie w frustracja i wkurzenie, czego i tak nie unikasz, bo zawsze jak dochodzisz do tego ekspresu, to klikasz i on ci wtedy mówi, żebyś go odkamienił. Ty robiłeś to 2 dni temu, no więc już trochę przewracasz szocami, no ale mówisz, dobra, dogadamy się kolego, naciskasz następny przycisk, on ci mówi, że nie ma wody, no więc już jesteś trochę bardziej wkurzony, naciskasz następny przycisk, on mówi, żebyś jeszcze tackę opróżnił i fusy wyrzucił, nie? No to już wtedy jest źle. No ale no, a to wciąż jest najlepsze rozwiązanie do domu. Jak mówisz o ekspresach, też kojarzę takie z lat, taki mit, że ekspres dobry to musi być jakiś strasznie mocny i że właśnie w kawiarniach są te ekspresy z niewiadomą ilością tam jakichś barów. Tak. I czy to jest też jakiś mit, czy... I mit, i niewiadoma. W sensie taka niewiadoma, mam na myśli nieświadomość. Czasami jak ktoś sprzedaje ekspres w sklepie, takim powiedzmy nie dla idiotów, to właśnie często słyszę, że no bo ten ekspres to ma 16 bar, nie? Tam jak czasami coś kupuję, to przechodzę i słyszę te rozmowy handlowców. I słyszę kogoś, albo słyszę klientów z kolei, nie? A Grażyna, weźmiemy ten, bo ten to ma 16, a tamten ma 14, to ten więcej, lepiej. Nie do końca, bo my na przykład w kawiarni, czy w ogóle my w kawiarni, wszyscy na świecie jak parzą espresso, tak samo w takim ekspresie automatycznym, nigdy nie użyjesz tych 16 bar. Używa się od 8 do 10, a to co jest najważniejsze, to, że jak ustawisz sobie 8,5, to żeby to było 8,5 i żeby wykres, jak spojrzysz płaski, na ciśnienie, tak. Był płaski, był stabilny, a nie na zasadzie góra, dół i właśnie niepowtarzalny. Powtarzalność kawy jest bardzo ceniona i bardzo wymagana, no bo jak pijesz kawę w poniedziałek, to chciałbyś, żeby w piątek ona smakowała tak samo. No i tyle. A więc tutaj no to ciśnienie, fajnie, można to porównać do samochodu, że któryś ma 400 na liczniku, no ale czy pojedziesz 400? No nie, zazwyczaj jeździsz 50 na godzinę i to jest twoja średnia prędkość. Okej, mamy teraz okres wakacji, dużo z nas gdzieś tam będzie niedługo wyjeżdżać. Mamy ochotę na dobrą kawę na wyjeździe i jakbyś, masz takie oko, jakbyś rozpoznał dobrą kawiarnię w mieście, którego nie znasz, tak? Ja mam taką mapę. Wchodzisz i na co zwracasz uwagę, gdzie cię takie lampki zapalają, tak? Ja mam taką mapę miejsc, w których wiem, że jest dobra kawa, rekomendowaną przez innych baristów i po prostu jak jestem gdzieś na wyjeździe, to sobie sprawdzę. Mówię, o, 3 miejsca rekomendowane, wchodzę. Nie? Na jakichś grupach branżowych też czasami wrzucam, że jadę gdzieś, pytam się, gdzie jest jakaś kawiarnia. Szczególnie kiedyś tak miałem. Dzisiaj częściej robię sobie kawowy detoks i nie piję kawy. Albo jak piję kawę na wyjeździe, tak jak u ciebie. Wziąłem dripper, młynek, wagę i ziarna i to wystarczy. Nie? To się mieści do torby od laptopa bez problemu. Więc co dopiero do walizki. Ale jak już wchodzę do kawiarni, to chyba najważniejsze w tym wszystkim dla mnie jest to, że jak mówię dzień dobry, to żeby mi ktoś odpowiedział dzień dobry. A nie na zasadzie łomatko. Czyli nastawienie. Kłopoty, nie? No jakby to też sprowadzam do takiego po prostu no miłej atmosfery. Tak, na nastawienie. No jak już jest to dzień dobry, no to kawa może być... Czyli wiadomo, że ktoś też robi tą kawę z przyjemnością potem, tak. A nie byle zrobić, tak? Tak, nie chciałbym, żeby ta osoba była tam za karę. I ja też nie chcę być tam za karę. A jak ktoś mnie tak wita, to czuję się, że to jednak nie to. A w drugą stronę, jak już jestem nastawiony na dobrej jakości miejsca, albo idę po prostu, zwiedzamy jakieś miasto, idziemy sobie ulicą, to czasami mam tak, że spojrzę, i widzę, że tam jest dobra kawa, bo jest ekspres dobrej jakości, bo widzę młynek, a na młynku jest hopper, czyli to ten pojemnik, do którego wsypujesz kawę. I widzę już po samym kolorze ziarna, na przykład, że nie jest to ciemno wypalone ziarno, jest to jaśniej wypalone ziarno, więc jest szansa na więcej aromatów w kawie i więcej smaków. Więc wiem, że
już mogę tam zajrzeć, zaglądam. Widzę, że ten hopper jest jeszcze czysty, czyli ktoś go wyczyścił. Widzę, że jest przeźroczysty, więc czyszczony jest cyklicznie, więc już wiem, że jestem w dobrym miejscu. Ekspres też jest czysty, skludny, to jest taka wizytówka baristy. No więc patrzę, jak wygląda ten barista, jak ma na sobie fartuch, jakąś koszulę, to już w ogóle idealnie, bo ja bardziej jestem, bardziej w tą stronę idę. No i przeglądam jeszcze menu. Jak widzę jakieś kawy przelewowe, metody alternatywne, no to zazwyczaj ludzie, którzy zajmują się kawami przelewowymi, czy też kawiarnie, które zajmują się kawami przelewowymi, to są pasjonaci, nie? Więc zgłębiają te tajniki i szukają bardziej, jak zrobić dobrą kawę, a nie jak na tobie zarobić. Oczywiście nie zawsze musi być to regułą, ale zazwyczaj jak widzę metody przelewowe, różne rodzaje kawy w menu, no to już wiem, że mam punkt zaczepienia i wiem, o co zahaczyć. Okej, okay, a są też takie miejsca, które patrząc już na samą markę ekspresu do kawy, wiem, że no, tam nie napiję się kawy, bo ja piję kawę dla przyjemności i wiem, że tam przyjemności nie zaznam. I ten brak przyjemności będzie wyglądał z tego, że będzie powodowany tym, że oni na samym starcie są zdyskwalifikowani i nie mają możliwości do tego, żeby zrobić ci dobrą kawę. Ale no to musisz odrobinę się na tym znać. A wynika to z tego, że patrzysz na ekspres i wiesz, że technologia, która jest w środku, te grzałki, bojlery, nie pozwalają im na kontrolę nad temperaturą i że w tych ekspresach zazwyczaj woda do parzenia espresso jest przegrzewana, więc samo espresso będzie przeparzone, więc nieważne, jak już młynek postawisz obok, no jest dead, nie? Jest po zabawie. Nie pytałem jeszcze o palenie kawy, bo też jest taki... Nie wiem, przesąd, że kawa musi być świeżo palona. I czy to prawda? I tak i nie. jak każdy medal ma tu swoje dwie strony. Fajnie, jak kawa jest wypalona świeżo, dla mnie jako dla baristy, ale co przez to rozumiem, to, że jest na przykład wypalona tydzień temu. I to jest dla mnie świeża kawa. Ona jest już leżała sobie, oddała zbędną zawartość dwutlenku węgla, który nabyła podczas procesu palenia i zrobiła się tak zwaną stabilną kawą. Czyli ja mogę to wsypać do młynka, skalibrować, czyli ustawić parametry, w których będę parzył swoje espresso i będę miał powtarzalny proces parzenia, czyli zaparzę pierwsze espresso, drugie, trzecie, na czwartym już dogram sobie wszystkie te parametry i będę widział, że się parzy ok. I piąte będzie takie samo, a ja już nic nie zmieniam na młynku. I szóste też będzie takie samo i też na młynku nic nie zmienią. I to jest powtarzalność i to znaczy, że kawa jest ustabilizowana, ona już sobie odleżakowała, jest wciąż świeża, ale już stabilna. Nie? I to jest takie tydzień, to jest taki minimum moim zdaniem. Czyli ma być świeża, ale niezbyt świeża. Tak? Niezbyt świeża, tak. Z drugiej strony były sytuacje, w których na przykład dostaliśmy kawę świeższą i trzeba było jechać z nią na event i jasne, że tak. I miałeś tam dwa dni odpalenia albo jeden dzień odpalenia. No i da się skalibrować młynek do takiej kawy. Nie mówię, że nie. Ona smakuje odrobinę inaczej. Częściej nanosisz korekty, czyli zmieniasz właśnie grubość mielenia. Natomiast jak rysujesz wzór na powierzchni kawy, a u nas standardem jest to, mamy bika na punkcie rysowania. Rysujesz wzór na kawie mlecznej, stawiasz takie cappuccino albo latte przed gościem i patrzysz na nie i tam się robi taki jeden bąbelek, drugi bąbelek, trzeci bąbelek i wygląda, jakby mleko było gazowane, nie? W smaku tego nie wyczujesz. Natomiast na powierzchni widać, że to mleko szybko zmienia swoją strukturę. Czyli dalej tam, okej, czyli ta kawa pracuje dalej. Tak. Czyli po to jest prawdopodobnie ten zawór na opakowaniach do kawy też, tak? Czyli kawę można prosto po paleniu zapakować i ta kawa dojrzewa w opakowaniu w pewien sposób. To jest po to, czy... Nie do końca. Raczej czeka się jakiś czas po wypaleniu. Najpierw się kawę wypala, potem się ją chłodzi i później wrzucasz ją sobie do pojemnika, w którym ona leży ileś godzin albo ileś dni. Musielibyśmy roastera dopytać, bo pewnie każda kawa w zależności od tego, jak została wypalona i jakie tam miała parametry, będzie miała różny czas. I dopiero po tym okresie, powiedzmy, odczekania, takiego wstępnego leżakowania, wrzucasz ją sobie do opakowania. I tak, dokładnie po to jest ten zawór, bo ona cały czas będzie odgazowywać, będzie oddawać. No a ten zawór powoduje, że dwutlenek węgla wydostaje się na zewnątrz i to jest ten ładny zapach, jak ściskamy opakowanie kawy i tam nam tym aromatem daje po nosie. Natomiast powietrze nie może już wejść do środka. To jest zawór, który działa tylko w jedną stronę. No i kawa w tym momencie zachowuje dłużej świeżość. A jest jakiś taki
próg cenowy, od którego uważasz, że zaczyna się dobra kawa, albo poniżej któregoś no nie da się znaleźć dobrej kawy. Jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście sobie kupić jakieś dobre ziarna do domu, żeby wiedział taką... Nie myślałem nigdy nad tym, wiesz? Nie patrzyłem nigdy na to przez pryzmat ceny. Nawet nie mam pojęcia, ile ziarna kawy kosztują tak naprawdę, bo... Nie powiem ci, bo dostajesz to w prezencie, więc... Okej. Czyli jednak nie kierować się ceną mimo wszystko, tak? Nie, kierować się smakiem. No, oczywiście, no nie popadajmy w skrajności, wiesz, i jak ci jakaś kawa super zasmakuje, kosztuje 5000 zł za kilogram, no jak cię stać, no to kup, no ale jak masz przez to dzwonić do Bociana czy innego prowidenta, no umówmy się, nie. Z drugiej strony, jak kawa ci smakuje, ale kosztuje 15 zł czy 20, no to raczej twierdzę, że nie dostaniesz w tym produktu wysokiej jakości, no ale jeżeli ci smakuje, no to co ja mogę? No jasne, że tak, mogę ci zaproponować taką za 50-60, żebyś spróbował. Z drugiej strony, gdybym miał powiedzieć średnio, no to pomiędzy 100 a 200 zł to jest budżet, za kilogram, którym, tak? Okay. Kupisz dobrej jakości ziarno. Ale nigdy nie kierowałem się ceną. Ja mam też ten przywilej, że wiesz, w większości to nie ja płacę za swoją kawę. Pomimo tego, że ją piję, to najczęściej ona jest wliczona w budżet całego eventu, a ja ją piję dlatego, że muszę jako ekspert wiedzieć, co podaję swoim gościom. Jakby wiedzieć, czy receptura, którą ustawiłem dzisiaj, jest na pewno tą, która spełnia moje oczekiwania i standardy, które obiecałem ludziom, którzy do mnie przyjdą. Ale dalej jest to produkt dostępny. To jest tam max parę złotych pewnie za porcję, tak? Tak. Ludzie też lubią liczyć na przykład, że 100 zł za kilogram, to z tego jest 100 filiżanek, to złotówka za filiżankę, nie? Jak to rozłożysz na miesiąc i pijesz 3 kawy dziennie, to wydajesz 3 zł dziennie, nie? No to nie jest majątek. Z drugiej strony, jak kupisz taką za 200, bo chcesz spróbować czegoś wow, no to też nie jest to majątek, bo się okazuje, że masz 2 zł za filiżankę. A schody zaczynają się przy kawach przelewowych, bo one potrafią kosztować i po kilkaset złotych za kilogram. A piłem też takie po kilka tysięcy złotych za kilogram. Ma to sens, żeby ich próbować. One faktycznie różnią się, no ale też musisz mieć świadomość, po co to robisz i na pewno mieć jakieś umiejętności zaparzenia tej kawy, żebyś nie kupił takiej kawy i nie potraktował jej młynkiem ostrzowym, no bo to się mija z celem. Plusem przy kawach przelewowych jest to, żebyś miał lepszą dostępność do świeżego ziarna. One bardzo często pakowane są po 200 gram, 250, więc też nie płacisz za cały kilogram, tylko na przykład płacisz 100 zł za opakowanie. No i to możesz kupić sobie raz na kilka miesięcy, jak gdzieś ktoś ma ograniczony budżet, lub po prostu nie odczuwasz tego, bo wydajesz to nie 500 zł na raz, tylko 100 zł co tydzień. A jeżeli kogoś z naszych widzów bardziej jeszcze zainteresował temat kaw speciality, to jakieś takie miejsce, gdzie mogą szukać więcej informacji, nie wiem, źródło, czy jakaś baza takich, może ranking to jest złe słowo kawa, ale na przykład taki encyklopedia, jest jakby jakieś miejsce, gdzie można sobie zebrać dodatkowe informacje? Jest mnóstwo kanałów na YouTubie, które opowiadają o kawie. W tym chyba Hoffman, taki jeden z bardziej rzetelnych. To jest polski kanał, czy? Nie, okay. To jest anglojęzyczny, polski. Maciej Duszak miał kanał na temat kawy, też fajnie, rzetelnie, w prostym, przystępnym językiem o niej opowiadał. Coffee Desk prowadzi fajnego bloga. To jest też sklep, bloga. Chyba kojarzę. Tak, i tam można kawę kupić. To jest dość duży sklep i on ma wiele palarni w jednym miejscu. U nas, do nas można zadzwonić. I jak ktoś jest w Warszawie, w okolicach ulicy Ząbkowskiej, to też mamy ziarna, które można kupić. Natomiast działamy jako showroom i to zawsze podkreślam, więc to nie jest taki standardowy sklep. Przepraszam. Przede wszystkim to, co bym polecał, to kupowanie bezpośrednio u producentów. Czyli jak siedzimy sobie tutaj dzisiaj w Krakowie i polecałbym komuś z Krakowa, czy na przykład tobie, żebyś znalazł sobie palarnię kawy, czy miejsce, w którym kupisz kawę, no to najlepiej w palarni, czyli po prostu Google, Kraków, palarnia kawy, wyskoczy ci ich pewnie z 15. Wybierz sobie tą, która jest najbliżej ciebie albo ma najlepsze oceny, czy jest najbardziej interesująca. Wybierz się do niej za pierwszym razem osobiście. Powiedz bariście, co lubisz, jeżeli sam nie zapyta, a moim zdaniem powinien zapytać i
coraz więcej palarni pyta, coraz więcej baristów pyta i ten customer experience idzie naprawdę w świetnym kierunku. W momencie, kiedy barista już wie, co lubisz, no to właśnie powinien ci dobrać coś albo z lewej części mapy, albo z prawej, albo ze środka. Dobrać do tego metodę obróbki. Powiedzieć ci jeszcze najfajniej, jak to ziarno zaparzyć. Już na etapie pytania, co lubisz, powinien się zapytać, w jakiej metodzie będziesz kawę przygotowywać. To jest w ogóle punkt wyjścia takiej rozmowy. Jeżeli nie padnie to pytanie, to też możesz bariście powiedzieć, jakby w czym będziesz parzyć tą kawę. No i jeżeli to miejsce ci się spodobało, no to masz swojego dostawcę kawy. Jeżeli chcesz spróbować czegoś nowego, to w tym miejscu też możesz zapytać tego baristy, jaką inną palarnię ci poleci i gwarantuję, że poleci. To nie będzie tak, że naszą i koniec świata. Nie? To jest naprawdę otwarty świat. Rynek tutaj jest duży i z jednej strony duży dla konsumentów, z drugiej strony mały dla nas ludzi wewnątrz branży i my się nawzajem polecamy. Okej, nie wiem, czy moja karta pamięci jest gotowa na tak długą rozmowę, więc może zadam ostatnie pytanie. Jesteś w Warszawie na przykład, jakieś miejsca, gdzie polecić, gdzie można ciebie spotkać? Wizytówka to jest showroom, czyli to nie jest miejsce, gdzie na co dzień można wypić kawę? To jest miejsce, do którego, które jest naszą wizytówką, w którym możesz spotkać wszystko to, co my serwujemy na eventach. Jeżeli chciałbyś spotkać się z nami na evencie i zobaczyć, jak pracujemy, no to możesz mi do końca nie uwierzyć na słowo, więc zapraszam na Ząbkowską, tam pokażę ci znowu, jak wyglądają nasze ekspresy, będziesz mógł spotkać baristę, przetestować receptury. No i też właśnie po prostu wizytówka, odbicie lustrzane tego, co na co dzień serwujemy gdzieś w świecie. I tak, to działa na takich zasadach, że jak jesteśmy na miejscu i nie mamy realizacji, to tam ktoś jest, produkuje, pracuje, wysyła maile, odpowiada na zapytania. Można mnie tam spotkać bardzo często. Natomiast jak jest taki dzień jak dzisiaj, gdzie siedzimy sobie w drugim końcu kraju, reszta baristów jest na eventach gdzieś w Polsce, no to wizytówka jest zamknięta. I tyle, jakby dajemy sobie do tego prawo, żeby to miejsce zostawiać jako nasz showroom i dlatego nie komunikujemy go jako kawiarnia już dzisiaj i takie miejsce, gdzie codziennie możesz przyjść i kupić kawę. Z drugiej strony w Warszawie Coffee Desk to są kawiarnie, do których ja się często wybieram. Story Coffee Roasters, Java ma swoją kawiarnię w fabryce Norblina bodajże. Też bardzo fajna palarnia. I raczej albo bezpośrednio w palarniach, albo ja najczęściej spotykam się w Coffee Desku z gośćmi na kawę. Okej, a wy tak naprawdę, jeżeli to jest jakieś, nie wiem, targi, event firmowy, tak naprawdę jaki jest taki zakres waszych usług? Specjalizujemy się przede wszystkim w B2B, ale jeżeli masz jakieś chrzciny i chciałbyś swoją rodzinę na przykład większe ugościć, chrzciny też. Tak, no bez problemu. W zależności od tego, jakie kto ma możliwości, tak działamy. W targach się specjalizujemy. Specjalizujemy się w tym, że gdybyśmy na przykład współpracowali z taką firmą jak twoja, to nasz barista będzie wiedział o twoich produktach, o twoich masłach. Będzie wiedział, z czego będzie znał ich skład, będzie wiedział, skąd pochodzą, jak są wyprodukowane, jak o nich opowiedzieć. Przed takimi targami dostaniesz od nas zapytanie, w jaki sposób barista ma się komunikować, tak żeby to była osoba, do której jak gość podejdzie w trakcie targów, to żeby nie usłyszał, że nie wiem, ja tu nie pracuję. Okej, czyli nie jest tylko baristą, tylko też jest jakby był praktycznie częścią zespołu targowego tak naprawdę. Okej, czyli jest taka... Okay. Aż tak głęboko, że możemy ogrzać twojego leada, pobrać od niego dane, odpowiednio go zakwalifikować, umieścić na koniec w bazie, którą po targach od nas odbierzesz i będziesz mógł sobie wrzucić do lejka i wystartować jakąś kampanię. Czyli nie umywacie tylko rąk, ja tutaj rozlewam tylko kawę, tylko kompleksowo. Nie, ja to wręcz... Ja uwielbiam potem dostawać informacje, jak bardzo to skonwertowało, nie? Albo słyszeć, jak bardzo nasza kawa przyciągnęła ludzi, jak poprawiła jakieś statystyki. To da się zmierzyć. Nie, to jakby łączy się z tym też, że jest tutaj, miałem zapisane na początku, kawa definiuje miejsce tak naprawdę, więc jeżeli jesteśmy na takiej imprezie, też możemy być zapamiętani przez właśnie naszą kawę. Tak, dlatego moim zdaniem w restauracjach, co się poprawia, powinna być dobra kawa,
No bo też jest to coś, co dostajesz na samym końcu posiłku. I często spotykam się z tym, że masz świetnej jakości kuchnię, a na końcu kiepskiej jakości kawę. No i mnie jako baristę czy osobę z branży to boli, nie? Że w restauracjach to był produkt bardzo długo pomijany. Więc tak definiuję miejsce zdecydowanie. A często pamiętamy też to, co jest na samym końcu, tak? Mhm. Okej, okay. Bardzo ci dziękuję, że wpadłeś do Krakowa. Z wzajemnością. Czekam na odwiedziny w Warszawie. Bardzo chętnie wpadnę, bo też słyszałem, że organizujecie takie tastingi. Jestem też bardzo ciekawy takiego formatu. Tak, można do nas się umówić, wizytówce organizujemy, albo można się umówić, albo czasami sami organizujemy. W naszych social mediach można to znaleźć. Cuppingi, szczególnie jak gdzieś podróżuję po palarniach kawy czy plantacjach i wracam do Warszawy, wrzucam wtedy informację, że wróciłem, że mam dużo gadżetów ze sobą, dużo ziarna i chętnie będę je zaparzać i opowiem, jak było. No i wtedy organizujemy takie spotkania, albo właśnie kupujemy kawy, na których mistrzowie zdobywają mistrzostwa i je też serwujemy takim zorganizowanym grupom. To jak, Kuba, znaleźć namiar na ciebie? www.bigbeans.pl, Jakub Sasin we wszystkich Instagramach, Facebookach, LinkedInach. No i tyle. Jestem dostępny praktycznie wszędzie. Super. Dzięki, Kuba. Trzymaj się. Cześć. Dzięki również.